Dzień dobry, Jan Piński. Witam na kanale Ludzie i Pieniądze. Dziś będzie o jednym z najbogatszych ludzi świata, obecnie numer dwa, Jeffie Bezosie. Człowieku, który jak mało kto zasługuje na miano wizjonera, geniusza, kreatywności, ale też bezwzględnego rekina biznesu. I który wdarł się na sam szczyt. Wydawało się jeszcze 2 lata temu, że będzie tutaj przez wiele, wiele lat niezagrożony, i dopiero Elon Musk go z tych wyżyn ściągnął wycenami swoich projektów aut, produkcji aut elektrycznych i podboju kosmosu. Jeff Bezos ma zaledwie 58 lat, skończył w styczniu, a dorobił się tworząc największy dom towarowy w internecie, Amazon.com. Gigantycznie wzrosły jego majątek podczas pandemii, no bo ludzie przerzucili się na zakupy w sieci. Jego wybór. Jego dewiza sukcesu była prosta: najniższa cena, największy wybór i najlepsza obsługa. To ostatnie osiąga często kosztem pracowników. Legendarne są kłopoty wizerunkowe Amazona, niezależnie w zasadzie od szerokości geograficznej, co pozwala postawić hipotezę, że wykorzystywanie pracowników jest jedną z zamierzonych taktyk miliardera. Kiedy będziesz miał 80 lat i w spokojnej chwili zaczniesz snuć najbardziej osobiste, tylko dla ciebie przeznaczone refleksje nad swoim życiem, dojdziesz do wniosku, że tym, co jest reszta najzwięźlej i najtrafniej, są wybory, których dokonałeś. W ostateczności jesteśmy tym, co wybraliśmy. O, takie dosyć trywialne przemówienie 30 maja 2010 roku wygłosił Bezos na Uniwersytecie w Princeton. Każdy, kto wkracza do jego siedziby w Seattle, Amazona, może przeczytać mądrości wyryte na czarnej tablicy z białymi napisami. Pozostało jeszcze bardzo wiele do wynalezienia. Bardzo wiele nowego się wydarzy. Ludzie nie zdają sobie sprawy, jak wielki wpływ internet będzie miał na ich życie i że to, co teraz obserwujemy, to dopiero początek. Te motta pokazują, że jeden z najbogatszych ludzi świata jest prezesem, filozofem. Pokazują, jaki jest jego stosunek do świata i że nie zamierza spocząć na laurach. Może nawet spróbuje odbić pierwsze miejsce z rąk Elona Muska. Motto to jest: pracuj ciężko i baw się dobrze, twórz historię. Co ciekawe, pierwsze pieniądze Bezos zarobił na wypasie bydła, natomiast biznesem, który uczynił go kryzysem, okazała się jedna z pierwszych internetowych księgarni, Amazon.com. Dziś to jest najlepiej funkcjonujący bazar świata, chociaż chyba lepiej przyszłym słowem jest dom towarowy świata. Bezos, urodzony w 1964 roku, wychował się w Houston w Teksasie. W 1986 roku został absolwentem Uniwersytetu Princeton, na którym zdobył tytuł inżyniera elektryki i informatyki. Ten wybór przyszłościowej, jak na tamte czasy, branży zaważył na jego sukcesie. Przez kolejnych 8 lat pracował w różnych firmach na słynnym nowojorskim Wall Street, czyli siedzibie giełdy. Na swoje szczęście nie odniósł jednak korporacyjnego sukcesu i wciąż myślał o założeniu własnego biznesu. I w 1994 roku, gdy wpadł na pomysł założenia pierwszej internetowej księgarni, dzisiaj znanej jako Amazon.com, no to właśnie był ten moment. Do dziś akcje tej firmy stanowiły jego największy majątek, chociaż ma również udziały w innych firmach. Ma spółkę produkującą rakiety Blue Origin, udziały w dzienniku Washington Post. Bezos, jak zakładał swój biznes, miał zmysł analityczny i widział, jak rośnie liczba użytkowników internetu. To było wtedy 3% z roku na rok.
I wiedział, że to musi być przyszłość. Nie miał dużej gotówki, miał 10 tysięcy dolarów, około 40 tysięcy złotych, ale dzięki znajomości z poprzednich prac pozwoliły mu pozyskać aż 11 milionów dolarów, czyli 44 ponad ma miliony złotych. I to tak naprawdę zadecydowało o tym, że no miał kapitał na rozruch. Pierwsza nazwa Amazon.com brzmiała Kadabra.com, jednak słabo wpadała w ucho, a według niektórych źle się kojarzyło, gdyż podobnie brzmiało słowo kadawer, oznaczające zwłoki tudzież nieboszczyka. Bez zbędnych ceregieli Bezos zrezygnował z trefnej nazwy na rzecz takiej, która się kojarzyła bardzo pozytywnie, a jednocześnie otwierała przeglądarki. Jeff Bezos jest dla handlu detalicznego tym samym, kim założyciel Apple'a Steve Jobs był dla branży komputerowej. Przypomnijmy, że to Jobsowi świat zawdzięcza myszkę, czyli urządzenie do sterowania komputera, odtwarzacz MP3, małe urządzenie, dzięki któremu można słuchać dobrej jakości muzyki. Tablety czy smartfony z dotykową szybką, a Bezosowi zawdzięczamy koniec tradycyjnego rynku książki z popularyzowaniem czytników. To on wymyślił Kindle. Komfort czytania jest lepszy przecież na tych książkach niż na książkach papierowych oraz można podświetlić czcionkę, zmienić w miarę możliwości. Także Bezos i jego wyobraźnia sprawiły, że dziś przez internet jesteśmy w stanie kupić wszystko, od żywności po wysokospecjalistyczny sprzęt. Zresztą genialne pomysły to nie jedyne cechy, które łączą Jobsa z Bezosem. Podobnie jak Jobs, Bezos słynie z trudnego i wybuchowego charakteru. Jeden z byłych pracowników zebrał takie standardowe teksty Bezosa. Przepraszam, czy ja zażyłem dziś pigułkę na głupotę? Mam zejść na dół i przynieść zaświadczenie, że jestem dyrektorem generalnym tej firmy, może wtedy przestaniesz się stawiać w tej sprawie. Czyżbyś próbował zbierać laury za coś, z czym nie miałeś kompletnie do czynienia? Jesteś leniwy, czy tylko niekompetentny? Dlaczego rujnujesz mi życie? W swojej firmie Bezos prowadził osobliwe zwyczaje. Jego pracownicy nigdy nie korzystają z prezentacji w programie PowerPoint czy slajdów. Muszą pisać sześciostronicowe wypracowania, w których przedstawiają swoje spojrzenie na problem. Według Bezosa to pomaga w kreatywnym podejściu do rozwiązania problemu. Bezos słynie z biznesowej bezwzględności. Amazon jest pokazywany często jako przykład współczesnego wyzysku pracowników. Ogromny moloch, w którym prosty pracownik jest traktowany jako trybik, który zostaje wymieniony przy najmniejszych śladach zużycia. Bo tak właśnie jest. Bezos słynie z wymagań nie tylko do pracowników, ale także wobec siebie. Jeśli absolutnie nie możesz tolerować krytyki, nie rób nic nowego ani interesującego. To jest to, co powtarza. Jest przekonany, że doskonałość to nie stan, który się osiąga, ale taki, do którego się dąży. Takie boskie niezadowolenie wynika z obserwacji klientów i zauważenia, że zawsze może być lepiej. Bezos stworzył własną szkołę biznesu. Gdy większość przedsiębiorców zastanawia się, jak zwiększyć zyski, to Bezos kombinuje, jak poprawić zadowolenie klientów. To jest ważne, drodzy Państwo. On po prostu uważa, że zyski pojawią się u niego jako miły dodatek i pożądany do jakości obsługi klientów i towarów. Mało kto pamięta, że to w 1997 Bezos opatentował technologię robienia zakupów przy pomocy jednego kliknięcia. Bezos zmusił też sprzedających, aby godzili się na negatywne recenzowanie swoich produktów przez kupujących, a dla większości ludzi sprzedających to był szok. Po to, żeby, bo po co przecież sabotować własną sprzedaż? Dla Bezosa chodziło jednak o budowanie szczerej i uczciwej relacji z klientem. Bezos jako pierwszy uruchomił w Amazonie usługę informującą, że klient już zamówił wcześniej jakiś produkt. Takie podwójne zamawiania zawsze były zmorą kupujących. Uczciwe podejście do pracy, do sprawy i zwracanie klientowi uwagi, iż jakość rzeczy nabył wcześniej, zaczęło budować lojalność i markę sklepu. Każdy w końcu woli robić zakupy u kogoś, kto traktuje go jak partnera, a nie kogoś do naciągnięcia. Długofalowa relacja z klientem to właśnie podstawa biznesu Bezosa. Bezos dobrze rozumie taką zasadę, którą mi kiedyś sprzedał Janek Fior, polski dziennikarz, który dorobił się milionów na
w Stanach Zjednoczonych, między innymi na handlu nieruchomościami, on zwracał uwagę, że dobry klient, taki zadowolony, generuje około czterech następnych, ale zły klient, wkurzony, rozczarowany, potrafi zniechęcić nawet 1000 potencjalnych nabywców. Żaden mądry przedsiębiorca nie może sobie pozwolić na taki czarny PR. Bezos podkreśla na każdym kroku, że nie interesują go doraźne zyski, a tylko długoterminowe. Jest więc popularyzatorem koncepcji, że drogą do sukcesu jest otwartość na porażki i eksperymenty. Jeśli chcesz wynaleźć coś nowego, musisz eksperymentować. Jeśli jednak z góry wiesz, że coś zadziała, to nie jest to eksperyment. To jest credo Bezosa. W internetowym handlu Bezos zdaje się osiągnąć już wszystko. Teraz, jak Elon Musk wypatruje kolejnej rewolucji w przybliżeniu kosmosu zwykłym ludziom. Podobnie jak Musk, Bezos uważa, że czas komercyjnych dni w tej branży dopiero nastąpi, gdy powstaną rakiety kosmiczne wielokrotnego użytku. No i tym właśnie zajmuje się wspomniana firma rakietowa Bezosa Blue Origin, czyli niebieskie pochodzenie. Na Florydzie, na słynnym przylądku Canaveral, Bezos właśnie buduje fabrykę rakiet kosmicznych. O jego biznesowej intuicji świadczy fakt, iż był jednym z pierwszych inwestorów w Google, chociaż jego pakiet akcji warty jest ponad 1 miliard dolarów. Nie wiadomo, ile ich ma, ponieważ nie ujawnia, ile posiada akcji giganta. Nie ma znaczącego pakietu tych akcji, bo musiałby to zrobić. Latem 1998 roku doszło do spotkania Bezosa z Larrym Page'em i Sergiejem Brinem, czyli założycielami Google'a. Po latach Page przyznaje, że to spotkanie bardzo im pomogło. W kwietniu 2019 roku Bezos doszedł do porozumienia rozwodowego z żoną Mackenzie Bezos. No, ona ma dziś 52 lata i jest jedną z najbogatszych, jeżeli najbogatszą kobietą świata. Mieli czwórkę dzieci, trzech synów i córkę. No, związał się z nią tuż przed założeniem Amazonu, miała więc spore prawa do ich ogromnego majątku. No ale zabrała 1/4 posiadanych przez niego akcji, co i tak nie zmieniło tego, że w pewnym momencie w 2000 i tak zachował status najbogatszego człowieka. Dopiero ten gigantyczny wzrost wartości Tesli i firm Muska dopiero mu zabrał prymat. W każdym razie no, wyszła z tego rozwodu jako posiadaczka ponad 35 miliardów dolarów takiego majątku. W każdym razie Bezos cały czas w tej chwili szuka tego swojego złotego strzału. Jego firmy mierzą się właśnie z atakiem za złe traktowanie polityków. Był też krytykowany za to, że nie zamykał swoich magazynów w czasie epidemii. Natomiast on uważa, że za 10 lat, to jest ciekawe, jego imperium nie będzie już miejscem pracy dla ludzi, którzy wykonują proste prace pakowania i wysyłania towarów. Krótko mówiąc, on myśli, że to wszystko zostanie zautomatyzowane. Bezos słynie z arogancji, nie zjednuje mu to sympatii, to, że otwarcie głosi swoje poglądy. Na zarzuty, iż niszczy swoją konkurencję, obniżając ceny poniżej kosztu, czyli tak zwany dumping, odpowiedział ze śmiechem, że on nie niszczy, on się zwyczajnie konkurencji się kłania przyszłość. Bezos jest fanem książki Nicholasa Taleba, zresztą też polecam, Czarny Łabędź z 2007 roku. Opisuje ta książka chaos, w którym ludzie próbują porządkować. Ten chaos to jest właśnie, stale nazywa iluzją narracyjną, że tak naprawdę o kierunku rozwoju ludzkości, o kierunku historii decydują wydarzenia, których kontrolować nie sposób, te słynne czarne łabędzie. Zresztą autor dostał Nagrodę Nobla za to
Między innymi pewnie za to odkrycie. Pracownicy Amazona na kierowniczych szczeblach muszą przeczytać tę książkę, aby zrozumieć myślenie szefa. Uważa on, że chaos jest niedoceniony, a opowieść o Amazonie to właśnie wyłonienie się porządku z chaosu. Porządku, którego nikt nie mógł przewidzieć ani zaplanować. Bezos powtarza, że historia sukcesu Amazona to bardzo złożona historia. Nie ma prostej odpowiedzi na to, w jaki sposób powstały najbardziej przełomowe produkty firmy. Przyjęcie bowiem iluzji narracyjnej zbyt upraszcza rzeczywistość, a to jest wprost nie do odgarnięcia. Szanowni Państwo, bo jak ktoś jest zainteresowany karierą Jeffa Bezosa, to polecam książkę Jeff Bezos i era Amazona, Brada Stona z 2013 roku, której użyłem przy stworzeniu tego nagrania dla Państwa. Jeżeli Wam się podobało, to proszę o subskrypcję i łapkę do góry i udostępnienie tego materiału jak najszerzej. Ja Państwu polecam Historię bez cenzury. To jest magazyn, którego jestem wydawcą i jednym z autorów. Polska klęska tysiąclecia to jest tekst, który napisałem specjalnie dla Was. A w środku jest na przykład o pionierach kapitalizmu, czyli o piratach. I naprawdę warto. Do zobaczenia.